wrocławskim magazynie miejskim. Witam Państwa, Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Miasto doświetla kolejne ulice. Dobrze się czyta. Zarówno na północ, jak i na południe. Miasto doświetli kolejne ulice. Tym razem nowe lampy LED zostaną zamontowane w rejonie Montew. 9 lamp pojawi się przy ulicy Pokojowej. Wzdłuż odcinka ulicy Bagiennej stanie 16 latarni i doświetlone zostanie przejście dla pieszych. Magistrat sukcesywnie wymienia oświetlenie. Nowoczesne oprawy LED montowane są przy każdej budowanej lub przebudowywanej ulicy, a także przy budowaniu parkingów i miejsc postojowych. Dzięki środkom pozyskanym z Unii Europejskiej nowe oprawy świecą już przy 56 ulicach. Tym samym ratusz realizuje swój program ochrony środowiska, ponieważ oświetlenie LED jest kilkukrotnie bardziej żywotne od oświetlenia sodowego. Poprawiło się też bezpieczeństwo w Inowrocławiu. Miasto doświetliło ponad 20 przejść dla pieszych. Dzisiaj zabieramy Państwa na wyspy. Ale nie będziemy mówić o Brexicie, a pojedziemy znacznie, znacznie dalej. Zarówno na północ, jak i na południe, a nawet... Ale o tym za chwilę. W programie Dobrze się czyta witają Państwa... Marlena Sobczyńska i Bartosz Wiśniewski. Mardano, ty chcesz nas zabrać w literacką podróż het daleko na południe, prawie na koniec świata. Po co? Tak. Światło między oceanami to debiutancka powieść australijskiej pisarki M.L. Stedman. Książka już taką zdobyła popularność wśród czytelników na całym świecie, że filmowcy postanowili ją zekranizować. I w rolach głównych wystąpiły tam gwiazdy Michael Fassbender i Alicia Vikander. Ale wróćmy do książki. Książka opowiada o losach młodego małżeństwa. Tom był na wojnie, na pierwszej wojnie, wraca z tej wojny, ale ma przeżycia wojenne, o których nie może zapomnieć. Jedyną taką ucieczką od wspomnień jest przyjęcie propozycji pracy latarnika na wyspie oddalonej, ileś tam mil od wybrzeży Australii. Podejmuje wyzwanie i zaczyna pracę jako latarnik. Ale w międzyczasie spotyka młodą kobietę, pełną życia, rezolutną, spontaniczną. To ona właśnie potrafi obudzić w nim dawno zagubioną radość. Pobierają się i wracają na wyspę jako małżonkowie. On wykonuje swoją ulubioną pracę, ona zajmuje się domem, są szczęśliwi, ale do pełni szczęścia brakuje im tylko, brakuje takiej gromadki dzieci, prawda? Tak sobie wyobrażają szczęśliwe życie na tej właśnie wyspie. Ale niestety los bywa okrutny, ona nie może zajść w ciążę, ciąży nie donosi i niestety jest to taka trochę sytuacja dla rodziny rozpaczliwa. Ale pewnego razu do brzegu wyspy przybija łódź, ale na łodzi znajdują martwego mężczyznę i płaczące niemowlę. Tom jako urzędnik, pracownik, latarnik powinien to zdarzenie zgłosić odpowiednim swoim zwierzchnikom. Ale tego nie robi, ulega namowom żony i która uważa, że ta sytuacja, to dziecko, które zostało odnalezione, powinno być przez nich wychowane. Decyzja, którą podejmują oboje, czyli żeby pozostawić to dziecko i wychować, jest to dziewczynka, w przyszłości, na początku wydaje się decyzją taką prawidłową, że ci ludzie, dobrzy ludzie podejmują właściwą decyzję. Ale późniejsze zdarzenia sprawiają, że patrzymy na ten problem zupełnie inaczej. Ale co się wydarzy, to w tej książce. Książka wywołuje bardzo dużo emocji, nawet i łez. To powieść, która mówi o tym, jak decyzje mają wpływ, różnego rodzaju decyzje, a ta właśnie podjęta w tej książce, w tym przypadku, rzutuje na życie innych ludzi. Także zapraszam, czytadło, bardzo dobre do czytania na jeszcze długie, powiedzmy, chociaż coraz dłuższe dni. Aha.
Czy w dzień, czy w nocy warto takie szlachetne czytadło wziąć do ręki i przeczytać? Ty polecasz książkę, która wywołuje oczyszczające łzy, a ja Państwu polecam też książkę, która może wywołać łzy, ale raczej ze śmiechu niż z płaczu. Polecam książki autora o specyficznym poczuciu humoru, które nie musi odpowiadać każdemu, ale po kolei. Cóż to za autor? To Tomasz Wiśniewski. Od razu, żeby uciąć wszelkie spekulacje, to nie jest żadna moja rodzina. Wiśniewskich to jest pełno w Polsce, prawda, Marleno? To jest młody człowiek, jeszcze przed trzydziestką, który wydał dwie cieniutkie książeczki, tak może Państwu pokażę. Jego debiut literacki o pochodzeniu łajdaków. Zdobył sobie już spore uznanie, a niedawno do księgarni trafił wstrząsająco przystojny mężczyzna. No już po samych tytułach można się domyśleć, że nie jest to proza banalna. Tak jak powiedziałem, także czy to czytając pierwszą książkę Wiśniewskiego, czy drugą, udajemy się na wyspę. Ale nie na taką konkretną, jak w książce australijskiej pisarki, tylko na wyspę, gdzie nie obowiązują prawa logiki, fizyki, obowiązują prawa literatury, obowiązują prawa zabawy. Tam może zdarzyć się wszystko. Można zostać poddanym torturom z powodu niezapłacenia rachunku w restauracji, a jednocześnie można wyrwać się z nieprzyjemnej sytuacji poprzez ni stąd, ni zowąd zmianę skupienia. Różne takie śmieszne, straszne, absurdalne historyjki. Niech Państwo nie zmyli to, że te książeczki są takie cieniutkie. Ta proza jest bardzo, bardzo gęsta i rzeczywiście to nie znaczy, że no chyba, że ktoś tak bardzo lubi, że połykamy te książki prawie, że na jednym oddechu. Nie. Można smakować, można rozkoszować się tą prozą prawie jak poezją, ponieważ stopień zabawy z językiem, zabawy z rzeczywistością przedstawioną, z bohaterami, z przyzwyczajaniem czytelnika do prawdopodobieństwa jest taki, że możemy się czuć, czytając prozę Tomasza Wiśniewskiego, jak na dobrej karuzeli. Polecam Państwu tę karuzelę literacką, kiedy mają Państwo być może czasem dość tego, co się dzieje za oknem, dość praw logiki czy fizyki i chcą się zanurzyć Państwo w inny świat. Nie wiem, czy Islandia. Tak, tak. W absurdzie. No, podobno w Islandii jest też dużo absurdów, albo przynajmniej takich zaskakujących rzeczy, które nie dzieją się w Polsce. I nie mówię tylko o przyrodzie, o klimacie, ale także o ludziach. Tak, prawda? Podobno są Islandczycy. Można przeżyć szok kulturowy, tak? Tak, sami Islandczycy również, ale też i osoby, które tam się pojawiają zewsząd. Taką osobą właśnie Klimko Dobrzaniecki, ale też i osoby, o których tutaj piszę. Więc też są to dziwni, tacy niesztampowi ludzie, odjechani, można by było takim językiem pospolitym powiedzieć. Na kartach właśnie tej książki możemy się też zainteresować właśnie takimi osobami, takie osoby spotkać. Hubert Klimko Dobrzaniecki, Zostawić Islandię. Islandia to kraina, która najbardziej jest wysunięta właśnie na krańce Europy. To wyspa, która ma trochę wulkanów, trochę gejzerów, to jest ogólnie bezleśny obszar. Hubert Klimko Dobrzaniecki, mając 10 lat, po raz pierwszy słyszy o Islandii i w tym momencie ulega fascynacji. Pragnie i to staje się jego marzeniem, może trochę obsesją, żeby tam kiedyś być. To marzenie się spełnia. On, będąc 20-paroletnim mężczyzną, dociera właśnie do Islandii. Trudy dotarcia do tej Islandii opisane są też w tej książce. Hubert Klimko Dobrzaniecki studiuje filologię islandzką i ma się różnych prac.
debiutem powieściowym Huberta Klimko-Dobrzańskiego jest książka, właściwie taki dyptyk, dwie mikropowieści, Krusywik i Dom Róży, które opowiadają właśnie też, mają związki z Islandią, związki, które dotyczą też samego autora, jego doświadczeń, które tam nabył, jego spostrzeżeń. Ale sama ta książka, Zostawić Islandię, jest powrotem do tych miejsc. Czyli 10 lat przebywał w tej Islandii, odjechał, wyjechał, był w innych krajach, mieszkał w Australii, bywał także w Polsce, też u nas w bibliotece, tak, był, pamiętam, prawda? Kilka lat temu. A ta książka właśnie jest powrotem, takim sentymentalnym powrotem do tych miejsc. Osoby, które też się zainteresowały albo też połknęły bakcyla poznania Islandii, to tutaj w tej książce mamy kilka takich wiadomości na ten temat, ale głównie dominują informacje związane z samym życiem Huberta Klimko-Dobrzańskiego podczas właśnie tego pobytu w Islandii. Książka wzbogacona jest o piękne zdjęcia miejsc, które zobaczył. Cechy charakterystyczne krajobrazu islandzkiego również są na fotografiach. Sceny śmieszne, właśnie o tych ludziach niebanalnych, postaciach, które spotkał w swoim życiu. To wszystko znajdziemy w tej książce. Różnorodność, ciekawość, inna mentalność Islandczyków w porównaniu z naszą. To wszystko składa się na tę barwną, interesującą książkę. Oczywiście opowiedziane bardzo, bardzo dobrym językiem. Styl gawędziarski Huberta Klimko-Dobrzańskiego jest tutaj też charakterystyczny w tej książce. Także polecam te dwie książki. Jedna Na wyspę Islandię, a druga Na wyspę Janus Rock, ale to wyspa, która nie ma, która jest tylko nazwą w tej książce. Nie istnieje w rzeczywistości. A ja polecam książki Tomasza Wiśniewskiego, nie ze względu na nazwisko, jak to ładnie, Marlenko, powiedziałaś, polecamy odjazdową literaturę. Dziękujemy. To już wszystkie informacje w Inowrocławskim Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.